No cieszę się, że ukończyłem bieg, ale to czasami jest właśnie, chodzi o to, żeby sprawdzić siebie na bardziej wymagającym dystansie. Jest to przełaj, więc myśmy wcześniej tutaj walczyli, dwa dni wcześniej na zawodach MTB, więc ukształtowanie terenu znaliśmy, ale zupełnie inaczej jest jazda na rowerze, a co innego bieg po takim terenie. No właśnie, wspomniał Pan o tym wyścigu rowerowym. Tak jak dzisiejszy wyścig, był to wyścig charytatywny, zbieracie pieniądze na chore dzieci. Czy jest to jakaś gałąź działalności klubu sportowego Koziołek, która będzie na stałe się przewijać? Jest to jeden z zasadniczych celów, którymi od początku swojej działalności kieruje się klub sportowy Koziołek. Ja się ogromnie cieszę, że bardzo wiele podmiotów jest przekonanych do naszej działalności i chciałbym z tego miejsca również podziękować wszystkim sponsorom, bo chciałbym wspomnieć, że ten projekt jest współfinansowany przez gminę Kędzierzyn-Koźle, grupę Azoty, Skoda Autolerek w Koźle, Maxima, salony optyczne, grupę Berger, Brentag. I mam nadzieję, że wymieniłem wszystkich i wiele, wiele innych, którzy są darczycami. Cukiernia Piast oczywiście, bo no właśnie, to jest tak nie sposób jeszcze tak wszystko pozbierać do głowy. W każdym razie ja wszystkim bardzo gorąco dziękuję z tego miejsca za wsparcie i pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia. Dzisiaj wszyscy biegli dla Amelki. Może powiedzmy parę słów o Amelce. Co jej dolega, czego jej potrzeba? Tak, Amelka jest siedmioletnią uczestniczką naszego klubu. To jest nasza członkini, więc to dla niej zbieraliśmy. Amelka jest chora na atypowy autyzm oraz wykrytą u niej chromosom X. Staramy się wspomóc tą rodzinę, która dzielnie walczy z chorobą Amelki i cieszymy się, że też tak bardzo wielu sportowców i innych osób przyłączają się do tej akcji i wrzucają do puszek, które są zorganizowane w ramach zbiórki publicznej. Ilu sportowców dzisiaj wzięło udział w tym biegu? Tak, pytałem dziewczyn w biurze tuż przed startem, około 170 zawodniczek i zawodniczek. Także całkiem sporo, jeszcze grupa dzieciaczków zaraz będzie po biegu głównym biegała, więc one też są ważnymi uczestnikami, także na pewno wzrośnie ilość uczestników tego biegu. Tak naprawdę zacząłem dosyć spokojnie, bo dzisiaj w nogach przed samym biegiem już miałem trening jeden, zrobiłem 16 km i to było w formie takiego mocnego treningu dzisiejszy ten start. Więc dogoniłem pierwszego zawodnika na około 3 km, na czwartym go zostawiłem i potem już do mety biegłem sam. Było dużo górek, a się nie spodziewałem, że taka krosowa trasa będzie. Jeszcze przebieg przez rzekę też mnie zaskoczył. Ale bardzo fajnie, że coś nowego jest w Kędzierzynie, nie tylko biegi asfaltowe, ale też biegi krosowe. Jak oceniasz ten bieg krosowy? Czy ta trasa była trudna, jeszcze zważając na warunki pogodowe, gorąco? No 14 godzina, jeżeli chodzi o start z biegu, no to jest późno, to jest jednak duszno, gorąco. Dużo łatwiej by było zawodnikom, gdyby bieg był wieczorem, z samego rana, ale to też, jeżeli to nie jest asfalt i nie jest atestowana trasa, to spokojnie, taka siódemka może też dać mocno w kość i tutaj upał nie będzie za bardzo przeszkadzał.